I lecimy kolejny dzień z Saint-Miren. Zaczynamy, będziemy z Aberdeenem, tak jak mówiłem, gramy go na padzie. Całą karierę prowadzimy na padzie. Oprócz tutaj, jak widzicie, zadań typowo, tutaj przejść między oknami, to jeszcze do opanowania. Będzie mecz z Angelsami, na pewno będzie to ciekawy mecz. I tutaj Lindstone też myślę, że bardzo fajna opcja. Na razie no, pierwsza porażka, 0 punktów. Mecz nie był najgorszy. Julen Morias. Znam się na tym Moriasem. Czy może tego Jakubiaka nie spróbować na tej pozycji? Może tak, zobaczymy Mulen Jakubiak, jak się sprawdzą. Tak jak mówię, cały czas szukam tych zawodników, którzy mogliby wzmocnić skład, ale nie jest to łatwe. No, ograniczymy trochę budżet. Nie chcę wydać się całej kwoty na jednego piłkarza. Wiadomo, że kluby z takimi rzeczami spotykają się na co dzień, że mogą kupić tylko jednego, wymienić dwóch. No, tu mógłbym trochę podziać z tych wolnych transferów, no i to będzie pewnie ostateczność. Sięgnę pewnie po Kolewa czy po Nedvedeva, po piłkarzy, których znam. Na ten moment zaczynamy mecz z Aberdeenem, mamy nadzieję. Ajajajaj, widzieliście? Poszła kreatura, a przecież gramy na padzie. Stroje wybrane, biały. Zobaczymy, czy z tym będzie mi się lepiej grało. Jest tutaj ok. No dobrze. Startujemy, przytrzymamy. Pyk. No to, aha, to w sumie B muszę przytrzymać, żeby tak. Dobra. Start, escape, żeby zacząć. Zaczynamy. Nie ma co przedłużać. Tylko zwycięstwo, jak to mówią. Już piłka do Watersa. Waters oddaje do Fameo. Tutaj nie miał dużego wyboru. McCarthy spokojnie do Hodgsona. On widzi tutaj McGinnisa biegającego w pole karne. Aj, ale gubi tą piłkę, pozwala sobie odebrać. Już piłkarze się przesuwają bliżej, troszkę presują, troszkę podejdą. Tutaj Delvin McGinnis podchodzi wysoko. Aj, próbował przejąć, nie udało się. Bryson, Ferguson, McGinnis w ogóle gdzieś pobiegł, nie wiadomo gdzie. No ale musi teraz wracać za piłkarzami. Jest Hodgson. No, kolejna próba Hodgsona, kolejny spóźniony ten wślizg i 1-0. Aberdeen zdobywa bramkę. No niedobrze, za wcześnie ta bramka padła, no ale może to trochę da otrzeźwienia drużynie. Jakubiak drybluje, patrzy gdzie jest Mulen, on spokojnie się obraca, będzie szukał strzału Luisa, no broni spokojnie, rozgląda się, podaje na krótko Taylora i on Hughes'a tam wypatrzył, ale też piłkarze San Marino źle interweniują. Taylor spokojnie tutaj rozgrywa piłkę. Turumus gdzieś tam w obłokach. McGinnis musi wracać. Piłka do Hodgsona. O, pogubił się tak samo. Tutaj piłka do Mullena. McGinnis. Durum. Aj, może dojdzie? Nie, ale będzie piłka dla Sunny. Mamy to. Waters. Widział, niby wybiegał, ale no, nie, podanie bez sensu. Tym razem dobrze, że Aberdeen się pomyliło. Hodgson. Aj, przejął. Zamysł był dobry, niestety przejął piłkę. Aj, musiał wycofać. Jakubiak wraca.
i Femue, a ich bramkarz nie doszedł tej piłki, mogą złapać w drożny. Ostatnio tutaj, chyba z Grongien, był popełniony błąd właśnie. Bardzo łatwe podanie. Oj, oj, oj. Pole karne. Dobrze, broni bramkarz na ten moment. Jest Waters. Waters ma do kogo zagrać. Wybiera McGinniego. On widzi, widział dużo, no, ale niestety. No, czemu to puścili? Czemu to puścili? 2-0. No niedobrze, niedobrze. Hudson. Hudson teraz spokojnie. Do kogo? Fajnie, że spokojnie, ale do kogo? No i tutaj Hudson odpuścił. Musi Famao wracać. Na pewno tutaj będzie zagranie. Aj, na szczęście. Na szczęście przewidział, przewidział. Błąd teraz bramkarza i szedł na słów nad bramką. Pierwsza połowa, no, bardzo nerwowa, bardzo niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. Wracamy na drugą połowę, a może bez zmian, może nie będzie zmian na ten moment. No, nie było jakiejś akcji, nie było. No, musimy wycisnąć jak najwięcej z tej drugiej połowy. Ruszamy chyba na ataku od pierwszego gwizdka, od w sumie drugiego gwizdka, bo to druga połowa. Ruszamy do ataku Jakubiak. Przedziała się McGinney, McAllister próbuje gonić, ale a idzie, oj, i sfaulował. No, wydaje mi się, że to będzie żółta kartka. Czy jest żółta kartka? Czy potrzebnie, niepotrzebnie? No, mogło być dośrodkowanie, mogło się z tego urodzić, no ale wybita piłka, McCarthy. Piłka do McAllistera, McGinney, McAllister, Hudson jednak, McAllister jeszcze nie dobiegł, jest tutaj Mullen z Jakubiakiem, ale coś nie poradzili sobie z tą wymianą. I tutaj McAllister, znowu piłkarze Berwin wchodzą, pole karne, na szczęście blokuje zawodnik sam. Jest tutaj McGinney. Mullen. Udaje mu się przejść. Teraz McAllister powalczy. Próbował, ale jest piłka dla San Marin. No, zobaczymy tutaj, co teraz piłkarze zrobią. No i nic nie zrobili, a na szczęście udało się gdzieś tą piłkę pozyskać. I teraz strzela.
Mulę strzelany, ale oczywiście nic z tego, nic z tego, bramkarz broni. Pomimo tego, że ta, no, ta akcja powinna zostać zamieniona na bramkę, jest tutaj McCallis, pięknie przedłużenie do Kennedy'ego. A co mnie naraz powinien? Tutaj będzie szukał zawodnika zamykającego. I teraz do Turumsa. No, zrobimy zmianę. Guinness za tak. Tutaj za McAllistera damy lewego i Obika za Jakubiaka. Zobaczymy, jak te zmiany przynoszą efekt. Przepraszam. Zero. Trzy zero i 70 któraś minuta. O kurczę, to było dobre zagranie. Chciałem na szybko rozegrać i aj, to będzie kartka niepotrzebnie. Traci piłkę. No, 4-0. No, niedobrze zaczęła się ta liga. Zobaczymy, jakie oceny, no ale no nie mogą być wysokie, 5-9. Pomijamy na razie konferencję, jeszcze nie jest ten czas, kiedy zawodnicy mają słabe morale. Rozwój piłkarzy, oczywiście inwestujemy w naszych graczy, to jest potrzebne. No i lecimy dalej. Zobaczymy teraz, co otrzymamy. Zrobimy jeszcze raz rozwój piłkarzy. Niech tam te statystyki nam biją. Bramkarz widzę, że tam najwięcej, no ale dobra, niech coś się dzieje. I teraz zobaczymy rynek transferowy. Czy tu coś ruszyło? Czy mamy szansę na jakieś wzmocnienie 25 nowych piłkarzy? Tim Werner, oczywiście, 57 milionów, taki piłkarz wyszukuje nasz scout. Bardzo dobrze. Mogliśmy tam określić, żeby ci piłkarze byli z dekatańsi. Pomocnicy. Klauzula odstępnego. Jimenez, Danilo, ostatnio Wdowiak wyglądał, no ale się tu nie sprawdza coś. Muński, młody piłkarz z Wisły teraz, tutaj jeszcze Warce, obrońcy.
Kamil Glik, no, myślę, że tak, na pewno Arsenicz, Dankowski. Uryga. Kurczę, no. Ciężko chyba będzie znaleźć jakiegoś piłkarza, który jest prosta. No, rzeczywiście pójdziemy. Jimenez, ile? 1 200 000, no to Sebastian Kowalczyk tam był, ten 805 też, tak do przyjścia, ale chyba rzeczywiście zaraz pójdziemy z zawodników do wypożyczenia albo pójdziemy do zawodników z Indii, tak? No bo nie ma kogo kupić. A czy jest, ale Celtic Glasgow. Piękny zawodnik. Zobacz, no, pensja kosmiczna. Jak na ten zespół, tak? Jak wycionek. Kalik, no. Wolni zawodnicy. Cały czas ten Bezjak. Dodam sobie tego Takara. Zobaczymy, jak on tutaj. No, są to zawodnicy. Czy ja wiem, czy no, na pewno gorsze strzały mają od naszych grajków. Cvetan. Sangu, to też występował u mnie w SSDL. No, dodam, no, muszę się nim posiłkować, no nie mam za bardzo środków, żeby kupować. Jeszcze był ten Kolew, ale chyba Kolew już został. Chyba Kolew już został sprzedany, kupiony. No i dobra, zobaczymy. Czy jest ktoś ciekawy? Canew, 33 lata. Bakayayo, no to też był w ŁKS-ie. No nie chcemy, no ten Sazdelew, no może przyjdzie z napastników bez jak, a on będzie chciał, nie wiem, z 6 700, więc też nie. No zobaczymy. Jeszcze jest czas. Myślę, że ostatni dzień transferowy dużo nam powie. Jak to będzie wyglądało? Scott Glover. To za ziomeczek. 54. Na razie odrzucamy, bo nie mamy tam obrońcy za dużo. Jakby się coś podziało, no to musi mieć jakiegoś zawodnika na zmianę. Glover. Odrzucamy. No i patrzymy, czy coś się tutaj urodziło znowu. Czy jest, no najlepiej to zobaczymy po tym, po globalnej sieci transferowej, czy jest jakiś zawodnik. Widzę tutaj Elo. Ciekawie, 4 miliony odstępne, ale może będzie się go dało wypożyczyć. I to byłoby coś. Nie stać nas na niego, ale może by chciał do nas przejść na wypożyczenie. Wesowicz na pewno by do nas nie przeszedł, ale może Zalew nie, Uryga też nie, Dankowski na pewno by nie przeszedł. A zaraz zobaczymy jeszcze z graczy do wypożyczenia, ale jest lewa strona prawa. 20 lat handlowy. Malinowski, Kowalczyk, Danilo, proszę.
Szczepański. Anka, na pewno tacy piłkarze. Spróbujemy z tym Młyńskim. Też spróbujemy poszerzać. Zobaczymy, jak to była taka gwiazda piłki. Miał tutaj zrobić karierę, coś nie wyszło. Jeszcze patrzę. Widzicie, napastników bym minął chyba. A napastnicy na pewno się przydadzą. Zobaczymy, czy jest jakiś zawodnik taki, który możemy. No ten Takaron chyba jego sprowadza, ale zobaczmy jeszcze zawodników do wypożyczenia. No chyba będę musiał skorzystać z tej opcji. Widzę, że tu w zespole jest to praktykowane. Solan. Komuli. Dobra, jego dodamy. Zobaczymy teraz pomocników. Przydałby się jakiś pomocnik na lewą stronę. Albo. Obrońca prawy, środek, prawy. Tutaj nikt ciekawy. No dobra, chyba tak. Chyba zrobimy tak, że przeprowadzimy pierwsze transfery, no bo trzeba się wzmacniać. Trzeba coś w końcu zrobić i pójść do przodu. Więc zaproponujemy tak, Hakarowi zaproponujemy podpisanie kontraktu. Ja już tam napastników jest po prostu odca, no, żeby nie powiedzieć, ale rotacyjnie, tak, akceptujemy. Wydaje mi się, że wygrał pierwsze skrzypce, ale damy mu 3 lata, niech nie będziemy się bawić w kontraktach. Nie wiem, czy tu tyle zostanę w tym zespole, czy po prostu nie wyrzucą mnie wcześniej. I pensja 2500. 2500. Zobaczymy, czy mnie wyśmieje, czy super. Uczciwa propozycja. Bardzo dobrze. Angu, zaproponujemy mu. Bardzo fajnie. Konuli. Młyński. LPPP. Ja go wypożyczę. Zaproponuj wypożyczenie. Spróbujemy go wypożyczyć. Zobaczymy, czy to się uda. Roczne wypożyczenie. Płaca 5, akceptuj. Dobra. Nie będziemy się kłócić i z Pasadele podpisujemy. Tu musimy dać chyba wysoki kontrakt, bo ja pamiętam, że on tam, no, 4, to będzie nasza gwiazda. To będzie kluczowy zawodnik, który będzie po prostu ciął tą prawą stroną. I damy mu kontrakt na 3 lata. Jak coś, to go po prostu sprzedamy za taką kasę, że będzie na 3 zawodników. O kurczę, no to się zdziwiłem. Dobra, 2900, super. Myślałem, że z piątkę będzie chciał. No ale teraz jest problem z tym lewym zawodnikiem, lewym obrońcą. No i czekamy. Po meczu z Rangersami podejmiemy jakieś. Odrzucił. Muński odrzuca propozycję wypożyczenia do takiego dobrego zespołu. No ciekawie. Dobra, McAllister zamienia się z Delewem. Oczywiście ląduje na ławce. Mamy Takara, który wchodzi do pierwszego składu za Jakubiaka. Na ten moment Milen niech zostanie. Magrat niech zostanie. Czy kogoś tutaj jeszcze? Nie, no na razie tyle. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to będzie śmigać teraz z nowym napastnikiem. Zapraszam. Całkiem nieźle sobie radziłem. Rozważę twoją prośbę. No dobra, wrzucimy Moriasa do
A jest na ławce. Dostanie szansę gdzieś tam, żeby się pokazał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i rozpoczynamy. Aj, widzicie, byłoby znowu, jest to przyzwyczajenie, klasycznie, cyk, cyk. I rozpoczynamy. Rozpoczynamy. Pyk, gol. Rozpoczynamy w Stranger na spokojnie. Waters, Honeba, Mullen, Watson. Już tam dostrzegł McGinnisa, który a niestety zatrzymuje się na Katyczu. Jack wyprowadza tą piłkę, bo tutaj czuję 5-0, że będzie Aribo. Waters, czy powstrzyma Taviera? Powstrzymałby, gdyby w ogóle doszło do jakiejkolwiek interakcji 1-0. No, weszli między dwóch obrońców. Odpuścił Waters, no i niestety brameczka 1-0. Tyfo strzela bramkę. Waters musi wycofać, już stosują pressing. Piłkarze Rangers McCarthy wychodzi. Aj, tam była próba zagrania, ale no to jest tylko próba. No i niestety już popełniają błąd. Tyfo, Fameo, Kent. Aj, na szczęście bramkarz łapie, ale chyba był też spalony. No, to by uratowało, gdyby była stracona bramka. Przedziera się Waters. No, dość odważnie. Nie ma z kim grać. Mark Carty zrobił kółeczko. No i źle podaje. Musi wracać, bo jest niedogodna sytuacja. Fameo już schodzi, patrzy i jest bramka 2-0. Odkrywają zejście do środka. Dziękuję. Zbyt bramkarz. No, źle się też ustawił przy tym strzale. No ale trudno, nie można go winić o wszystko. Jest 2-0. No. Tak przypuszczałem, że to będzie bardzo ciężki mecz dla San Mirren. Rangersi, drużyna, która bardzo szybko awansowała z tego poziomu, gdzie została zdegradowana. No i teraz znowu wiedzie prym w ekstraklasie. Kent 3-0. Próba jakiegoś skrócenia kąta, ale zawahanie bramkarza i jest 3-0. Myślę, że ta piątka, o której mówiłem, to będzie bardzo łagodny wymiar kary. Rangersi naprawdę grają dobry futbol i właśnie to pokazują. Jest klatki. Teraz łapie piłkę na spokojnie. Na spokojnie wyrzuca do przodu. Tutaj przejmują piłkę. Tym razem się to udaje. McGinnis szuka kontaktu. Piłka do Durma. No, mógł zagrać na obieg, ale jednak. Aj, widział, miał dużo miejsca. Dobrze, że zdecydował się na strzał. No niecelnie, ale w końcu może choć trochę zagrozili bramce Rangersów. Teraz Barsic wyprowadza, jest Jack. Tutaj chyba znowu będzie próbował zagrywać do Barsicza. On już tam na obieg, tak. Hodson. Jest McGinnis.
Udaje się przejść. Dobrze, tutaj widzi Delewa. No i Delew niestety traci piłkę. To miało być wzmocnienie, to miało być to ogniwo, które brakuje na tej prawej stronie. Na razie no, nie daje tego, czego bym oczekiwał po takim zawodniku. No ale może potrzebuje jeszcze chwilę, żeby się wdrożyć. Tavernier zatrzymany, dobrze, Waters, Turumus, teraz on prowadzi atak i na szczęście, ej, udaje mu się jeszcze przejść, szuka wzrokiem zawodników i bramkarz Rangersów spokojnie, za głęboko to podanie. Z łatwością wychodzą spod pressingu. I na szczęście przerwa. Chwila na zastanowienie, co będziemy robić, czy będziemy zmieniać coś w ustawieniu, czy nie. Zostaje to ustawienie, no i tam w Moli jest, wiem, że czeka. W ogóle nie widziałem jeszcze tego Takara przy piłce, nie wiem, czy on był, czy nie, czy wy go widzieliście, bo ja chyba nie dojrzałem go jeszcze. No i Delew ma teraz piłkę i kilkanaście metrów do przebiegnięcia. Wycofanie. Dobrze, teraz Takar zagrywa pięknie. 3-1. No a w końcu sytuacja, która no, mogła wam się podobać. Naprawdę zrobili to majstersztyk. Wycofanie. Granie na czystą. No pięknie. Magnis. Już jego druga bramka w tym sezonie, bo pierwszą też w pierwszym meczu zdobył. Szkoda, że na razie zdobywa bramki w meczach, gdzie przegrywają. Nie. Ale jest jeszcze trochę czasu. Tavernier. Waters musi wracać. No. 4. Wyskoczył najwyżej. Piękna akcja. Swoją drogą dośrodkowanie. No tutaj niepilnowany bramkarz. Ajajaj. Bramkarz niepilnowany. Jak to zabrzmiało. Zawodnik niepilnowany. No i gdzieś ta bramka została zdobyta. Kurde, no, byłoby ciekawie, gdyby to poszło. Na pewno nie to chciał zrobić zawodnik. Dobra, piłka do Delewa. Jest 60. minuta. Mogą jeszcze tutaj poczarować, gdyby tylko odzyskali piłkę. Teraz lekką podcinką do Duruma. On widzi Mullena, widzi Takara i Takar mocno wchodzi. Zrobimy zmianę. Mullen zejdzie. Takar zostanie, bo jest dość ruchliwym zawodnikiem. Myślę, że może przynieść nam jeszcze dużo. Tutaj zastanawiam się, czy tego Turmusa za... Tak, taką zmianę zrobimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz tylko przechwycić piłkę. Jest tutaj Mullen. Jest Turmus. I teraz tylko Takar, czy... No dobra, będzie zmiana. 65. Trzy bramki do obrobienia. No, raczej niewykonalne, wydaje mi się, dla tego zespołu. Tutaj zagranie w ogóle teraz piłki bez sensu. No może nie bez sensu, ale no na pewno 4-2. 20 minut, 4-2. Maginis to są piłkarze, którzy na razie zdobywają bramki, napastnicy nie. Chcą złapać kontakt na pewno. Widać, że ta drużyna ma potencjał, może obronić się w następnych meczach, ale popełnia bardzo głupie błędy.
Dobra, mają to, teraz ma gni. No i co musi zrobić? Musi po prostu biec przed siebie, jest Morris, do niego podanie, ale on uciekł po prostu, on uciekł od tej piłki, po co będzie ją przyjmował, jak może po prostu zwiać. Spasadelew tutaj będzie próbował walczyć o tą piłkę, do niego zagranie, no i teraz uruchamiamy Spasadelewa, on napędza ten atak, Takar też schodzi, jest tutaj Takar, no za mocne uderzenie i no braknie minut, żeby złapać chyba ten kontakt i zagrozić Rangersom, Goldson, Tavernier, Jack, oni teraz spokojnie budują ten atak, niepotrzebnie kartka, bo ta kartka ma nic, bo to są nerwy, to są wiadomo nerwy. To są nerwy, łapie piłkę, od razu wykopuj, bo nie ma czasu. Nie ma po prostu czasu. Takar, McGinley. Aj, no i podanie nie doszło. No, podobało mi się, że była ta walka, że zespół jednak stanął w szeregi z Rangersami i nie bał się, no, nie bał się klatki. Błąd teraz, ale na szczęście nie padła bramka. Co ten bramkarz zrobił? Co to było za podanie? No przegrana, przegrana. Drużyna się nie załamuje. Weźmiemy udział w konferencji, bo to jest trzeci mecz przegrany. Klatki. Ale Takar pokazał się z dobrej strony, może być zadowolony. Spasadelew też dał taką świeżość. No. Nie było najgorzej, nie było najgorzej. Weźmiemy udział w konferencji. Tych strzałów było trochę. Gdyby Takar zdał tą bramkę, gdzieś tam uderzyło w spojenie chyba poprzeczkę, to moglibyśmy liczyć na Chcę jakieś. popatrzeć twoje. Tak, możemy. Może nam dać więcej. Takar może dać nam więcej. Zadowolony. Przegraliśmy, ale się podniesiemy. Oczywiście, że się podniesiemy. Nie ma pani pytań na to, trudno. No i co? Wiem, że przeciwko klubowi. Nie zamartwiaj się. Rozwój piłkarzy to jest ważne, żeby nasi gracze gdzieś tam zdobywali kolejne punkty doświadczenia. No i żeby to szło do przodu. Dalej. Mamy ostatnie dni przed końcem okresu transferowego, więc zobaczymy sobie na zawodników, których możemy kupić albo wypożyczyć, może się uda. Jest Parzyszek, jest Siemnasek Kulski. No, może Sekulskiego spróbujemy. Jest Kuświk, Steczko, Wolsztyński, Sengole. No to jest zawodnik, który raczej nie przyjdzie do nas. Zobaczymy jeszcze na pomocników. Jóźwik był spoko, Frączak, Błaszczykowski byłby super, ale on ma pewnie. No, jego pewnie się nie da wypożyczyć na ten moment. Ja no spróbujemy go wypożyczyć, tego lewego. On jest chyba wypożyczony, tak. To tutaj nic nie zrobimy. Wypożyczony jest.
Malinowski, Jimenez, Kamara, Rubel, Trąbka. No i patrzymy PO. Chicosia. Kurczę, no nie ma takiego zawodnika. No musimy się posiłkować chyba zawodnikami, którzy są wystawieni. Jeszcze przejdziemy tą listę transferową na liście. Przejdziemy zawodników do pożyczenia. Szybko. Ezekiel. No, mógł być ciekawym rozwiązaniem. Dodamy sobie go do listy życzeń. 800. On nie jest piłkarzem takiej pierwszej potrzeby. Myślę, że bardziej lewa strona. Krop. Fu. No, okej. Okay. Krop. Byłby może spoko. No i może, no nie no, teoretycznie tych piłkarzy, dobra, lewa strona, Cionek na obronę, 33 lata, dobra, i zaraz zobaczymy, przejdziemy sobie do wypożyczeń, lecimy szybko, nie ma, no to komunik, tu się nic nie zmieniło, Suarez, specja. Mam obrona. Ben Johnson. No damy sobie Bena Johnsona. Środek obrony. No i wolni zawodnicy. Czy wolni? Może nie są wolni, ale z wolnych transferów. Ginty. Też zawodnik z Indii. Zanew nie. Dobra, chyba weźmiemy tego Gintiego na Europę. I chyba pójdziemy po Pakajaja. Na prawo, no co zrobić? No musimy sięgnąć po ten stary zaciąg piłkarzy, no bo tu nie ma po prostu, nie ma zmienników, nie ma zawodników, którzy by to ciągnęli. Tutaj jest jakiś ktoś PO, Guerra, okay. Lewy, Sango, to prawy, tak. Damy tylko defensywnego Mokke. Zobaczymy, jak on w ogóle będzie chciał do nas przyjść. I jest jeszcze Figuera, który no, też jest defensywny, ale no zobaczymy. No i teraz obrońcy. Obrońców już mamy bramkarza, no klatki zostaje. Tutaj chyba moglibyśmy jeszcze jakiegoś zawodnika gry. No może tak, może by się jakoś udało. No, ale dobra, lecimy teraz z transferami, czyli jest tak. Zaczniemy od prawej strony. Zaproponujemy podpisanie. Tak jak mówiłem, no, miałem go w Juventusie, w ŁKS-ie, w Juventus z ŁKS-em, bo mnie nieuważnie dają mu kontrakt. On raczej będzie grał pierwsze skrzypce w zespole. 3 lata. No, zobaczymy, jaką pensję, ale myślę, że 2500 spokojnie. Akceptuj, że to będzie taka pensja 2,5, no myślę, że ok dla nas, spoko. Teraz lecimy Ginty, który też, no ta lewa strona też kuleje, choć są tam z Watersem działają, ale no są mijani jako prostytyczki, więc to musimy wzmocnić. Wzmocnił mi środek, a nie ma piłkarza, który 3 lata, który już, chyba, że jeszcze będzie jakiś się pokaże. No i teraz jest problem, bo widzę, że zająłem się za negocjacje, ale no dobra, też mu damy 2500. No i po prostu musimy budżet zaraz sobie zmienić, bo braknie nam na to uczciwa super. Mamy. Zmienimy sobie budżet. Może nie w czacie drużyny,
Może przejdziemy do finansów i budżet zwiększymy sobie na dyszkę. No bo też musimy mieć na uwadze to, że jeszcze jacyś może lepsi zawodnicy przyjdą. I tak, mogłem tego Connolly'ego w sumie wypożyczyć. Chyba tak zrobię. Zamiast ładować hajs bez Ezekiela, to wypożyczymy Connolly'ego. Zobaczmy. No, młody zawodnik, dobre statystyki, perspektywiczny, tak, wiem, roczne. Oczywiście, porozmawiajmy o podzieleniu wynagrodzenia. 4800. 5. No to nie, to kontrofertę damy. My chcemy mniej płacić. 3000 to jest maks. Nie, no to za 5000 to jest dużo. Wycofujemy, nie ma co rozpustać budżetu. I jeszcze ten makro. Zobaczymy, czy przyjdzie. No to jest dobry, ma zadanie statystyki. Nawet bym go kupił chętnie tylko po to, żeby go sprzedać. No bo widać, że to jest koleś, który potrafi grać w piłkę i może od razu wnieść dużo kasy do budżetu. Na przyszłość 3080, tak, bierzemy go w ciemno, super, jest ok. No i mamy problem z tym napastnikiem, bo teraz mamy Ezekiela, którego możemy kupić. No spróbujmy. Nie jest zainteresowany wypożyczeniem. Dobra, na razie chyba się wstrzymam. Może jeszcze ktoś wpadnie, jak coś, no to na sam koniec okna. Teraz jeszcze przeglądając ten rynek transferowy na szybko napastników samych, może ktoś wpadnie. Tu jest taki, no ten Sekulski, Drazić, Kusik raczej nie, Wolsztyński, ten Songo jeszcze nie. Tuszyński. No dobra, no przejdziemy jeszcze tych zawodników ra 0 na, na liście. Pancini. Fletcher. Ezekiel. Kurde, jakby był Ezekiel. On też 5000, no to też duży. Duży koszt dla klubu. No i teraz jeszcze wypożyczenia. No był ten Connolly, który no też pensję sobie krzyknął z paczka. Zobaczymy, czy tu jest jeszcze jakiś zawodnik. No jakiś Milan, ale staty Solan. Siłę strzału ma słabą. Może ten dodamy Bucharda. Dobra, no i co jeszcze na liście, tak? Znaczy na liście, no co ja mówię, widziałem się sam z wolnego, tak? To jest już taki ten bezjak, no ale on dodam, spróbujemy, ale on wiem, że nie przechodził nigdy, jest grywalny. No. Siła strzału tutaj nie porywa. Są to zawodnicy jednak troszkę De Jong grywal. No może by, no zobaczmy tego bez jaka, jak nie wiem, to mówię, no nie potrzebujemy, ale ci zawodnicy napastnicy, co są na ten moment, nie gwarantują nam. Spróbujemy tego Bukarda wypożyczyć. Jeżeli przejdzie, no to chyba, że sobie znowu krzyknął nie wiadomo ile, no. Czy wiadomo, ile roczne wypożyczenie nas interesuje? Tak. I teraz koszty, tak? 3. No dobra, myślę, że 50-50 może być.
No i dobra, przyjmiemy nawet tyle. Tak, 2-300, spoko, ale to nie jest 5000, tak? Dobra, mamy skład już zrobiony. Trochę tak, no nie jestem zadowolony, ale od razu tak, od razu robimy zmiany. Zrobimy od razu zmiany w składzie. Chyba Kaja wchodzi. Jest za Watersa, który na tej stronie, no dał, spróbuję tego Glinta. Spróbujemy tego Glinta na tej lewej stronie, jak on się tutaj będzie zachowywał. Waters na pewno wróci do składu, bo ta gra jego mi się podobała na tym skrzydle, ten choć on gorzej grał. Jest mokry. On na razie, no, czas nie dostanie na razie. Zaczabiego może. I chyba tyle. Tutaj na ten moment nie mamy innych zawodników, żeby ich wrzucić, ale no, trochę nam się zmieniły boki. Zobaczymy, jak to będzie hulać Romeo McCarthy. No, wszystko teraz będzie w rękach tych nowych zawodników. Takar, myślę, wydaje, że zostanie listą. No i no cóż, no na ten moment nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Zajmujemy 11 miejsce na 12 zespołów, tak? Na 12 zespołów, 11, czyli mamy nie, ostatnie, tak, przedostatnie miejsce na 12 zespołów. Musimy w końcu coś wygrać. No, na razie graliśmy za Berlinem, St. Johnsami, Hibernianem chyba. Tak, no i no to był kluby, które no ma jeszcze Celtic, będzie Montreal mocny, stąd teraz nas czeka, ale tu może powalczymy o punkty, mam nadzieję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak Wam się podobał, zostawcie mojego donecika i trzymajcie się, cześć. Będą kolejne odcinki. Zapraszam także na mój kanał na YouTubie, tam znajdziecie stare kariery z UKS Łódź, rozpoczęte, na początek, ale gdzieś tam jeszcze nieskończone. Może do tego wrócimy. Trzymajcie się, cześć.